Hej się, witam serdecznie. Wpadłem na pomysł, by pokazać w dzisiejszym odcinku potężną maszynką jakąś jest TESAK, ponieważ uważam, że to jest naprawdę kontra na wszystkie papierowe czołgi, czy na lighty, czy na medy, czy na te deki takie jak lodówka, grille. Także zamontujemy sobie tu jakieś perk'i fajne, maskowanie, naprawdę braterstwo podstawa. Tutaj e, proponuję taką kombinację perk'ów. E, uważam, że będzie bardzo odpowiednia. Tutaj tak na możemy dać zagłuszanie, żeby znikać o sekundę krócej, te się bardzo przyda. Na pewno tutaj tak z maskowaniem i zastanawiam się. Wyznaczony cel jest bardzo fajny na lighty, ponieważ czołgi się spotykają dłużej. Zbrojnisz koniecznie mi się przyda, Konie koniecznie się przyda, ponieważ e, to zawyża jakby na średni damage, więc będzie fajne. Ponadto zastanawiam się nad szałem z biodra. Więc to, więc to się może przydać. Takie perki mogą być git. Na ładowniczym też mamy fajny wybór. Intuicja, koniecznie na ten czołg. Amotuning też się bardzo przyda. A nie, to ten perk nam damage średnio zawyża. Pomylił mi się delikatnie i dałbym tutaj idealny ładunek, tak naprawdę, by mieć szybsze pociski, ponieważ te hacki tutaj no dosyć wolno latają i muszę przyznać, że niełatwo się tym klika. Gładka jazda będzie fajna. Inżynier jazda terenowa jak najbardziej w porządku moduły, jak możecie załadować staba, cicho układ plus wentylacja, nie można dosyłacza, więc postanowiłem, że dodam takie coś, gdybym miał ulepszenia polowe. W sumie ulepszenia polowe to możemy zrobić, bo jestem na koncie pracownik, więc jakby why not kliknę sobie na szybko. I myślę, że z, że z ulepszeń polowych, pierwsze co bym dał, to troszkę więcej camo ponieważ ten kamuflarz na tym czołgu nie jest naj, najlepszy. 44 mamy tutaj z wędną i z cichem. I tak naprawdę to, to by było chyba na tyle. Zastanawiam się ewentualnie nad polepszeniem cenności kosztem, prze, kosztem przeładowania, ponieważ ten reload i tak będzie bardzo szybki. Tak naprawdę na dole mamy go, gotowy czołg, także lecimy z bitewą. Mamy już tutaj pierwszą rundę i żałuję od razu, że nie ma cvs -a. cvs by mi się naprawdę bardzo przydał, to to jest to co wspominałem na tej mapie, że na Zatoce Rybackiej jest tak dużo krzaków, że ten CVS czy na medy, czy na lighty naprawdę nie jest opcją. Więc delikatnie żałuję, ponieważ sądziłem, że będą same mapy odpodem, ponieważ to jest właśnie taki lajcik, że raczej by tutaj głównie chcecie powalczyć, e, połapać jakieś takie papierowe czołgi, jak e, czy lodówka, czy jakieś wiecie manticory, albo coś takiego na batchaty. Ten czołg całkiem dobrze sobie radzi e, gdzieś od boku. Jak złapiecie batchata, to przebijacie e, wszystko z hejką, więc tak naprawdę dziesiąty tier jesteście w stanie ściągnąć na klipa. I to za sprawą też tych perlków, ponieważ perki zwiększają nam tą średnią penetrację plus ten średni damage, dzięki czemu może nam polosować na magazynek i zobaczymy co tutaj będziemy w stanie zrobić w tej bitwie e, tak, tak na dobrą sprawę. E, przy okazji, dzi dzisiaj w niedzielę e, gramy final ligi e, finał ligi Oslo Legend Series e, w której mamy do, wy do wygrania ile? E, chyba w pool jest 67 tysięcy? Euro, więc no kaski i kaski całkiem sporo Za pierwsze miejsce tam chyba wychodzi 130 tysięcy złoty Więc jak chcecie to możecie trzymać kciuki za nas Za drużynkę, ponieważ przeciwników naprawdę mamy mocnych W pierwszym meczu na mafię gramy, czyli na polską drużynę Na moich byłych kolegów w sumie z drużyny, z byłych drużyn więc ogólnie meczek może być naprawdę fajny. Nie, nie chciałem szolać, żeby tego polaka, ponieważ to się wiąże z ryzykiem, że mi odda pesty, A nie chciałem też wychylać, bo czułem, że te będzie mieć spota. Także tak to wyszło. O nie jagunia. Ej, jestem trochę zmęczony, bo po uczelni ten filmik nagrywam, więc powiem, że wstawanie o 6.30, no. Nie jest jakieś. Y, Zaje fajne. Patrzę na to, że średnio wstaję o 10 albo o 11, ale no cóż. E, szkoda. Nie spodziewałem się, że ta Jagga będzie tak celować tutaj na mnie. Sz naprawdę niefortunnie to wyszło. Mam też grilla Oho. E, Ciekawe od kogo dostaliśmy żarówkę. Mm, mogłem dostać żarówkę z Mida e, z tych szaków na przejeździe, albo po prostu gdzieś stąd, nie? Więc jest taka szansa, więc będziemy musieli tutaj na, na, na pewno y, pokombinować troszkę w tej bitwie. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że ten ciąg nie ma najlepszego kamienia. Tam, jak Manticorla ma 54, to tutaj macie 44. To jest bardzo duża różnica. Yy, I nie lubię bardzo takich bitew Akurat. Yy, to to muszę przyznać, że jest, on, jest ona dla mnie uobrzydliwa. Yy, zobaczymy, co tutaj będzie można zrobić. Wychelę tak dupcią Czuję, że tu Manticora może być. Eee, tu może być Manticora, tu może być Polak, który jest we, jest we mnie wcelowany, także no. Delikatnie się zamknęliśmy. Aktualnie. Liczę, że ta Setunia co jest podnie, Ja tak naprawdę nie chcę ryzykować zbytnio w tej bitwie. Eee, więc ja, więc jakbyś chilling jest luzik aktualnie. Ponieważ na spotowanie tego Polaka widzicie, z jaką tutaj właśnie się wiąże. E, z jakim ryzykiem się wiąże, że mogę dostać tubkę A ten Polak skrócił mida Ciekawa akurat. Jonet ja strzelił, więc go troszkę zgrillujemy tutaj. 400 uszkodzeń zawsze do przodu, więc fajnie, troszkę spota padło. Jest to ba bardzo ciekawe, że Ziomek postanowił aż tak agresywnie podjechać pod środek pod Mida. Ciekawe, ciekawe akurat, to to muszę przyznać. I coś, kurde, tutaj nie idzie ta bitwa, co? Ja nie wiem, być może przelotuje na 1 VAT na tak naprawdę. O, ja nie wiem czy mi mida nie podbiła tutaj pod to, skoro dostałem spota na mojej stronie, no to ta już może być pod tym środkiem akurat, więc ja jakoś schowam, postaram się uciec ze, ze spucika. i jakoś może dojedziemy na 1-2, ponieważ tam no wiecie, lodóweczka będzie jakaś, może coś się uda tam skrobnąć. ej ta Manticora jest tu, on tu podjechał w ogóle, ty smrodzie. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dostanę gonga za to. O, nie trafił, A, ale miałem farta. E, sądziłem, że on podjechał od strony mida, jakby, tak, tak, e, nie więcej tam gdzie Polak. On podbił tą częścią, wow. No i to jest właśnie ta przewaga Manticore, nad każdym innym lightem, tak naprawdę, gdzie może grać od pasywa do pasywa. Bardzo dobry Camo, bardzo du duży zasięg widzenia, co z takimi modułami jak CVS, no naprawdę robi e, niezłą sieczkę. Mimo tego, dostał, dostał chyba blendiki. dostał chyba blindy ziomek, więc sobie nie, nie pograł jako specjalnie. O, tę setkę jeszcze na środku. Postaram się jakoś tutaj yy, przejechać. Może wychylem na estryfała. Mam nadzieję, że lodowa mnie nie sprzątnie za to, ale przejechaliśmy. Delikatnie go tutaj. Nie chciałem bardzo ryzykować. Wiecie, ponieważ to. Jest całkiem niezła bitwa e, i może być jeszcze ok, wynik z tego. Mogę ją wytargać na całkiem taką fajną, stabilną bitewkę. E, mimo, że widzicie, że jestem one shotem, e, to wciąż da się to dograć. Da się dokończyć tą bitewkę i warto tutaj dociągnąć to do końca. Nie, spotał 114 SP2, bardzo fajnie. się, że teraz żarowe dostałem, bo on się jakoś tak spożą na mnie. Dobra, kliknięty został, e, wyparował 114 i mamy gdzieś jeszcze loduwe. A loduwa, jak wiecie, z tych heczków lubi pozbierać, także no, ślinką już cieknie e, na samą myśl. Jeszcze SLV, tu skrobność można. Patrzcie, jak to grilluje. to tak. Uj. No i praktycznie cały strv poszedł tutaj do piachu. Eee, szkoda, bo nie trafiłem kilku pocisków. Czuję jakby ten rozrzut podczas strzelania został delikatnie znerfiony, bo grałem ciągiem na serwerze testowym. Eee, jak widzieliście, i coś mi tutaj kurde nie gra do końca. O. Lodłeczka i haeczki. O, To jest właśnie ta moc tych heków. cały Fo tutaj rozpłynął się i to jest piękne. Uwielbiam e, karać takie fały, gracze w bf, bo bardzo nie lubię lodów, jak to muszę przyznać, że uważam, że ten czołg nisz niszczy tą grę, y, niszczy te bitwy losowe, także e, bardzo fajnie to wyszło. Są jeszcze dwiarty, więc gdybym przeładował na magazynek hajków, to jest ogromna szansa, że ściągnę y, obydwjarciuchy ob na klipa. Także oho, piątka. I tak, czułem, że będzie spadł. Jest ja szansa, że zginą od Polaka, z Mida akurat. Bardzo duża szansa jest. Aha, Polak się przestawił. No i to też fajnie. E, tak naprawdę, gdy tym wjechał na bok tej japłonę, to jestem w stanie ją poprzebijać. Ale liczę na to, że on strzeli. Jak on szeli, to może go net od przodu zapaku przebija, chociaż nie wiem. Może być różnie, ale mimo tego, mo możemy postać na proxy spocie. Potrzebać tego gościa, I jak widzicie, taką bitewkę bym w stanie jeszcze do dotargać do tych e 3000 uszkodzeń, więc całkiem nieźle to wyszło. Całkiem fajnie. I spocik ciągle wpada, już elegancko, ale jakoś tak tutaj mu przemknę, e ponieważ dwiarty no, kuszą, kuszą mnie tutaj. Także gdy tak mu tutaj przejechał, o, jest jedna arciocha i grillowanie drugim arciochem, piękna sprawa, pięknie to wyszło, 4000 z tej bitwy zrobiliśmy. Uważam, że to nie jest light ogólnie do trzymania jakoś średnich, by robić niebywało uszkodzenia, ale no, takie bitewki się, takie bitewki się zdarzają. Ja z hajków go nie będę przebijać raczej, a nie miałem już czasu, by przełączyć intuicję, by po prostu mu na bok więc wjechałem z hajkami, miło tego. Cztery flagi uważam. Jak na to, że spędę dzisiaj 4 godzinki i walnę kawkę sobie, to to jest okej. Okay. <laughs> to, to to jest okej, okay, że taką bitewkę będę w stanie zrobić. Całkiem nieźle to. Całkiem nieźle nam to wyszło i zobaczymy jak będzie nam kolejna bitewka. Kolejna bitewka. Ma, mam nadzieję, że będą w miarę powtarzalne gier. Ruinberg. Na dobrą sprawę, bardzo trudna mapa, to to muszę przyznać, akurat pod lightę, także zobaczymy, co uda się w, w tej bitwie zrobić. Mam nadzieję, że jakoś lighty pokontroluje, czy tą setkę, czy tak ebra. Akurat Eber z na naprawdę się jak TS, jak wiedzie z chryków, to Eber naprawdę musi być na baczności, bo może te to to zlecie właśnie na magazynek, jak taki FV. Eee, więc ogólnie jakoś tutaj pociśniemy na tą stronę Mam nadzieję, że Pestunie jakieś pakuje Na początku bitwy byłoby bardzo przyjemnie To jest i coś eee, 7 raczej nie przebije Z tych podsta podstawowych pocisków, których używam aktualnie Jest tak Kliknę sobie, ale raczej dużo damage nie wpadnie Zawsze 200 do przodu, także warto było go tutaj Posmyrać delikatnie i tak i tak spoko No i tak i tak na plus e, I zaraz postaramy się pokontrolować jakoś leciki Przecież ten Eber je, Jeździ jak opętany Tak szczerze w tej bitwie e, Jeden i drugi w sumie Więc być może zaraz jakoś wychyli głupio Wpakujemy e, mu, mu Ten magazynek Przeładuje chyba nawet na heki, ponieważ jak mu kółka, kółka poniszcza to Nie wiem czy będzie w stanie mi uciec Także liczę tutaj na tego chłopa Szkoda. Szkoda, szkoda, e, bo mój Eber go bardziej straszy, niż e, mi pomaga. Sądziłem, że tak go delikatnie zmotywuje, by wyjechać. E, że się nasz lajcik, ich lajta, tak troszkę zmotywuje, by wyjechać, ale jednak nie. Oj, akurat teraz jak reload kliknę, to ten chłop kółko jakieś klęci. wow. Zaje fajnie. Dobra, no i to jest. Właśnie taka bitwa to będzie, nie? Bardzo nie lubię takich gier, to, to muszę przyznać, że nie jestem fanem. No ale, troszkę, troszkę opakowaliśmy tu uszkodzenie, co? Oj, tak, oj, tak. Troszkę zadałem, więc całkiem fajnie, elegancko, ale nie wiem, czy nie musimy się przedstawić już aktualnie, tak bardziej jakąś pod tą zalubę. Hmm, zająć tam jakieś krzaczki albo coś takiego, bo no Powiem wam, że moja drużynka tutaj nie udycha zbytnio Na tej stronie, a ich Ewa już zajął pasywa Gdzie, Gdzieś tutaj pod środkiem, także no Zastanawiam się jak, jak to zarabić Jak to wykombinować by było dobrze A co gdybym puszczał miasto Bo tutaj no naprawdę e, Nie widzę zbytnio tej bitwy Bez rady cokolwiek Medy moje uciekają ja, ja sam muszę uciekać Także może jakoś Miastem bym się wlał? Kibirdy, kibirdy. Nie wiem, szczerze Miejsce akurat może być bardzo ciężko e, Patrzę na to, że mam Pudziana Całą tą resztę ekipy e, Jagody to nie przebije chyba nawet, no chyba, żebym bym Goldzika załadował i bym jakoś po dolnej pucie e, Cały magazynek poleciał, w co wątpię Ale no tak naprawdę nic innego mi nie pozostało tutaj do E, roboty? Może jakoś go złapię czekać, ile to jest penetracji? 247? Mm, czy na dolną płytę starszy Oj, będzie ciężko, ale ta jagoda ma chlapkę. Dobra. Na, na boczek starczyło. Jeszcze byłem w stanie przyciągnąć spraya. Mój cały magazynek po... E, najpo no, ziomku tutaj. <gryw> w więc też fajnie to wyszło. Muszę przeładować na peki. I kasujemy Evra, za to teraz. Kurde. oj, te fapy mi to wjechało. I właśnie taka to jest bitewka. Szkoda. Był potencjał, ale bardzo trudna mapa niestety i nie udało się nic więcej zrobić. Dobra, mamy ostatnią bitewkę maszyną potężną. I postaram się jakoś podzielone zagrać, nie wiem, może uda się lighty złapać, albo coś takiego zobaczymy, zobaczymy. Kilka fajnych czołgów jest akurat tutaj. E, ponieważ jest taki Leopard, e, jest to piątka Manticora, sam tesak też jest do przebijania, jak, jak najbardziej, więc Połogi w bitwie są dobre. Ki z tym, że mapa pater tragiczna, ale czołgównie są całkiem ok. E, także pociśniemy sobie tutaj jakoś. Na te zielone, postaram się wsiadać jakiś przeszła po prostu na dojazd, albo coś takiego i zobaczymy jak to będzie. Wyciąłem sobie w taki sposób, o! Widzę że moja drużyna zbytnio nie gra zielonego, to to, to, to muszę przydać. E, żydynka jest niezła. Dobra. No dobra, ja może że złapie kogoś. E, Czasami lighty tutaj tak wychylają, że dostają spota za to, więc liczą na to. O, jest Leopard. On też mnie widział, tak. O tyle na plus, że Manti w delikatnym szoku, więc tam e, dałem jakiś delikatny magazynek, ale w sumie mała, co nie? Czekajcie, przepuścimy tę foreczkę. może, dobra. A no Manti dużo klep dosta. tylko czy to mi cokolwiek daje? Tak się zastanawiam tylko. No i cokolwiek daje. Wiesz, EFO tak tutaj będzie e, prawdopodobnie, co nie? Ta. On dalej tu stoi. Ale, ale borowik. Ciekawe. Ciekawe, że on tam campi. I ma spota. Ła, I... wow. nie. Przesada to była właśnie. Widzieliście co ta fałka zrobiła? Dobra. Kreminął. dla tego zawodnika. Za to. O normalnie, za takie granie to powinien dostać one tego F'a, nie? Za karę. Liścia takie, lepe, taką lepę taką ojej, oj, oj. ci ludzie kompletnie nie zważają czy ktoś obok niej wychyla, czy coś takiego, wywlowane mają. Ojoj, oj. e, ale dobra, jak skończyłem sobie tutaj, to powinienem light'a skasować. Raczej, z tym lowpadem tak późno. o jest Manti. Manti skasowana, jest, jest kolejny jeszcze light'ik Na, no. kliknęłem mu tam jakieś peche. Manager, że mi FOPSki nie da za to. Oj, tak ponieważ chrupanie takiego lecika by było... Aha, SRV jeszcze. Chrupanie takiego lecika by naprawdę było bardzo fajne, to to muszę przyznać. I grillowanie typa. Bardzo ładnie, elegancko. Po SRV chyba raczej już nie wiedziemy, więc nie wiem, czy nie lotowałbym do miasta aktualnie. Jest tam jeszcze wutek bez poda a na WT akurat heczki tutaj rozgrzewane już mam nawet. Podgrzewane heki są na Wuteka. Także może coś się uda skrócić tym midem. Midę idę krucić? dobra, midę mi skrócę. I, I jak już tak pojechałem, to pojadę. E, może dam FF'a. Wystunię. O kurde. Gościu. E, to tego się nie spodziewałem, ja tak szczerze. Że on tu wychyli. Zbiorę jeszcze jedną, no co? E, czy nie? Nie zabrałem. Dobra, jest okej. Włódkę będę Polowy Polowy Chyba nie będzie do... Nie będzie mi danego tam pofarmić Chociaż hajak je załaduje, bo, bo jest plecami. Lecie szybko. Grillowanie. No, coś, coś tam go delikatnie e, podkopciłem. Więc nie ma tragedii. O, ten ziomek mi dał. E, czy dać. dupcią. Badar się przodą obraca. No, wola. A, tak zebrał. Musiałbym. O, zblokowany klasycznie. L klasyczny bloczek na randomie. Oj tak. E, no i taki to był odcinek. O, troszkę, powiedzmy, na naprawdę jestem bardzo zmęczony. E, więc ten odcinek taki do dosyć na szybko nagrany, ale po prostu e, by były dla Was, by mieliście co, żebyście mieli cokolwiek, random do obejrzenia. E, więc mam nadzieję, że nie macie mi za złe. Mimo tego. Sam like ten ciekawe. ciekawy, to jest taki, wiecie, jak ludzie lubią lodówkę, wydawać manszoty, to tu jest czołg taki też do trollowania, for fun, bo to nie jest maszyna do robienia powtarzalnych wyników, ale daje radę. Jakby nie ma tragedii moim zdaniem, I jest, jest ok 3300 może być, także dzięki wielkie za obejrzenie materiału i trzymajcie się, do jutra.